Dzień dobry Państwu, nazywam się Wojciech Ozimiński. Będę miał przyjemność prowadzić dla Państwa w semestrze zimowym wykład pod tytułem Matematyka stosowana. I ten wykład będzie pewnego rodzaju wstępem, czy też uzupełnieniem mojego wykładu, wstęp do mechaniki i chemii kwantowej, który będę prowadził w semestrze letnim. Taki jest zamysł tego wykładu, żeby wprowadzić aparat matematyczny, którego będziemy potrzebowali w wykładzie z chemii kwantowej. Ten aparat matematyczny jest bardzo istotny, aczkolwiek nie jest to jakby, jak niektórzy sądzą, najważniejsza rzecz w chemii kwantowej, właśnie matematyka. Nie, to nie jest rzecz najważniejsza, natomiast jest to rzecz niezbędna. Niezbędne jest biegłe posługiwanie się aparatem matematycznym, tak jak przy tłumaczeniu poezji niezbędne jest biegłe opanowanie języka, w którym ta poezja jest napisana. Więc tutaj mamy podobną sytuację, że jakby biegłe opanowanie języka nie gwarantuje nam jeszcze poczucie i zrozumienie tej poezji, natomiast jest warunkiem koniecznym. I tak jest z matematyką, proszę Państwa. Jeżeli matematyka nie będzie biegle przez Państwa opanowana, to praktycznie nie macie szans zrozumieć mechaniki kwantowej. Dlatego, że problemy ze zrozumieniem pojęć matematycznych uniemożliwią skuteczne zrozumienie sensu fizycznego tego wszystkiego, co będzie prezentowane. Także tutaj jest to biegłość w matematyce, biegłość w operowaniu wyrażeniami matematycznymi, w ich przekształcaniu jest jakby pewnym warunkiem koniecznym, warunkiem wstępnym tego, żeby w ogóle można było o tym rozmawiać. Ja, proszę Państwa, wiem doskonale, o czym mówię, dlatego, że sam przechodziłem przez taką sytuację, że nie studiując chemię kwantową, nie miałem dobrze matematyki opanowanej i miałem z tego powodu bardzo poważne problemy. Dopiero później sam tą matematykę zacząłem ćwiczyć i przekonałem się, jak to jest istotne. Także chciałbym, proszę Państwa, zrobić tak, że my przerobimy sobie ogólnie cały potrzebny aparat matematyczny, główne działy matematyki, to znaczy będziemy się zajmowali przede wszystkim algebrą, czyli różnymi równaniami algebraicznymi, ich rozwiązywaniem, funkcjami, liczbami, bo to są rzeczy tutaj podstawowe, operowanie, przekształcanie wyrażeń symbolicznych, następnie analiza matematyczna, czyli proszę Państwa, granica funkcji pochodne, różniczki, całki i co z tego wynika dalej, równania różniczkowe, które opisują nam wszelką zmianę w przyrodzie, prawda? To, co się zmienia, to najczęściej jest opisywane przez równania różniczkowe i takim równaniem różniczkowym będzie też równanie Schrödingera dla różnych układów, o którym będziemy mówili na chemii kwantowej. Na pewno mało będzie w naszym wykładzie geometrii, bo no niestety wykład jest ograniczony do 30 godzin, to jest i tak sporo, ale trzeba dokonać pewnej selekcji materiału. I ja na pewno postawię w tym momencie na algebrę i analizę matematyczną, natomiast geometrii będzie troszkę o wektorach będzie, dlatego że one stanowią konieczny w moim pojęciu wstęp do macierzy. Będziemy się zajmować algebrą liniową, czyli macierzami, operacjami na macierzach, wyznacznikami i tego rodzaju obiektami i tutaj jak pewnego rodzaju wstępem będzie analiza wektorowa, algebra wektorów też. I to są generalnie te działy matematyki, które chciałbym z Państwem przerobić. Szeregi nieskończone też będą liczby zespolone. Proszę Państwa, wszystko w trakcie wykładu Państwo poznacie. Zacznę od pojęć bardzo podstawowych. Ja celowo nie chcę tego wykładu w ten sposób postawić, że wybiorę sobie tylko pewne zagadnienia, na przykład całki podwójne i potrójne i równania różniczkowe drugiego rzędu. I na tym się skoncentruję, bo obawiam się, że jeżeli nie powtórzę materiału, który Państwo mieliście gdzieś tam na pierwszym roku z matematyki i który w większości pewnie został zapomniany, to
uniemożliwi mi to skuteczne wejście w te bardziej zaawansowane zagadnienia matematyczne. Także zaczniemy sobie od początku, od arytmetyki. Proszę się nie dziwić, nie oburzać, że to są rzeczy oczywiste, dlatego że jest to bardzo dobra technika, zaczynanie od rzeczy podstawowych, przypomnienie sobie tych bardzo podstawowych pojęć. To proszę Państwa, naprawdę warto tak robić. Oczywiście nie zostawać na tym najniższym poziomie, bo to nie o to chodzi, żeby tylko na etapie przedszkola tutaj zaczynać i kończyć, ale żeby zacząć od rzeczy podstawowych, 2 plus 2 równa się 4 i następnie iść stopniowo, dość szybko do rzeczy zaawansowanych. Także proszę Państwa, wykład mój będzie nagrywany i dostępny online. Ja o tym wszystkim, o szczegółach Państwa poinformuję. Dostaliście Państwo właściwie już e-mailem informacje na ten temat. I proszę Państwa, ja też będę we wtorki dostępny na platformie Microsoft Teams i odpowiadać będę na Państwa pytania, jeżeli jakieś Państwa będziecie mieli pytania. Natomiast wykłady będę starał się udostępniać tak, jak je będę przygotowywał i nagrywał, ponieważ ja je w tej chwili przygotowuję na bieżąco w formie takiej, w tej prezentacji, i Państwo będziecie dostawali informacje, jak te wykłady są udostępniane w odpowiednim czasie. Proszę Państwa, jeśli chodzi o literaturę, to ja chciałbym polecić dwie pozycje. Matematyka dla chemików Ericha Steinera. Może pokażę tutaj do kamery. To jest taka książka dostępna w zasadzie w antykwariatach i książka, którą obecnie można dostać. Ona niestety, tu chyba się troszkę filtr zieleni nam zniekształci kolory. Matematyka dla przyrodników i inżynierów, wydawnictwo PWN, Donald Macquarie. Książka jest obecnie dostępna, można ją kupić. Te dwie pozycje, z tym, że ta pierwsza, matematyka dla chemików, jest, myślę, że lepiej dostosowana materiałem do tego, co my mówimy. Ta druga książka, matematyka dla przyrodników i inżynierów, jest nieco zbyt obszerna. No, my tutaj aż takiej szczegółowej wiedzy matematycznej, jak powiedzmy inżynierowie, nie potrzebujemy. Potrzebujemy jednak pewnego wycinka tej wiedzy, więc bardziej bym polecał tą pierwszą książkę, ale to jest tylko, jeśli by ktoś z Państwa naprawdę chciał się zaopatrzyć w książkę, natomiast myślę, że mój wykład w zupełności generalnie wystarczy. Proszę Państwa, to co ja będę tutaj robił, to będzie matematyka stosowana, czyli nie będę dowodził twierdzeń, nie będę przeprowadzał tego typu rozumowań czysto matematycznych, natomiast będę się starał skoncentrować, zwłaszcza w dalszych wykładach, bo na początku może będzie to trudniejsze przy podawaniu przykładów, ale w dalszych wykładach będę starał się Państwu przykłady konkretne, fizyczne, chemiczne, farmaceutyczne podawać, tak żebyśmy rzeczywiście tą matematykę stosowali. Ja myślę, że matematyka jest piękna nie tylko w tym wymiarze właśnie, w jakim ją uprawiają matematycy, czyli dla samej matematyki, natomiast jest też piękna, jaka matematyka stosowana, bo tu też będziemy widzieli różne zależności, różne drogi prowadzące do celów, różne możliwości przedstawienia pewnych rzeczy, na przykład możliwość przedstawienia liczby zespolonej w postaci algebraicznej, w postaci trygonometrycznej, w postaci wykładniczej itd. Także to piękno matematyki też nam się ujawni w tej matematyce stosowanej. Ja takie odczucia miałem i mam nadzieję, że uda mi się też u Państwa je wywołać. Ok, zacznijmy wobec tego. Wykład pierwszy, liczby. Proszę Państwa, arytmetyka. Słowo arytmetyka, jak wiele słów używanych w nauce, pochodzi ze starożytnej Greki i tutaj mamy słowo greckie arithmos, oznaczające liczbę, i tike, sztuka. Czyli jest to sztuka operowania liczbami. Arytmetyka. My często słyszymy pojęcie algebry, które z kolei wywodzi się od takiego arabskiego uczonego Al-Chorezmiego, który działał tam wieki temu w Bagdadzie, kiedy Bagdad był, powiedzmy, taką stolicą naukową wręcz świata naszego, i on dokonał syntezy, powiedzmy, wiedzy odkrytej przez Hindusów, rozwijanej tam przez Arabów, przez Greków też bardzo, Grecy też wielkie dokonania matematyczne mieli, Euklides, Archimedes i wielu innych, Pitagoras. Także
Słowo algebra pochodzi od łacińskiego tłumaczenia książki, jednej głównej książki Alchoreziego właśnie, i tam się pojawia słowo, że algebra w tym łacińskim tłumaczeniu, i my często mówimy o algebrze. Natomiast te pojęcia algebry i arytmetyki, to one się w jakiś sposób przenikają i to dość o podobnych rzeczach mówią, z tym, że arytmetyka to najczęściej nam się kojarzy z operacjami na liczbach, typu dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie itd. Natomiast algebra często kojarzy się z operowaniem na wyrażeniach symbolicznych, gdzie mamy na przykład ABC czy XYZ, wielomiany, różnego rodzaju wyrażenia algebraiczne, przekształcamy je, rozwiązujemy równania, prawda? Algebra elementarna właśnie zajmuje się między innymi wielomianami i rozwiązywaniem równań algebraicznych. Także o takiej algebrze będziemy też dużo mówić. Proszę Państwa, liczby. Liczby. Zacznijmy od liczb właśnie. Najbardziej naturalne są oczywiście liczby naturalne, które stosujemy, gdy chcemy coś po prostu policzyć. Palce jednej ręki, 1, 2, 3, czy jabłka, czy cokolwiek. To pierwsze, co nam przychodzi takie do nazwania ilości rzeczy policzalnych, to są liczby naturalne. A więc liczby całkowite dodatnie, bez zera. Tutaj są różne też kontrowersje, my nie będziemy się tym zajmowali, bo to jest domena matematyków. Niech dla nas liczby naturalne to będą od jedynki wzwyż. I w tym zbiorze liczb naturalnych zdefiniowane dobrze są działania dodawania i mnożenia. Otóż jeśli dwie liczby naturalne podlegają tym działaniom, to otrzymujemy liczbę naturalną. Wiadomo, jeśli dodamy dwie liczby dodatnie, uzyskamy dodatnią, pomnożymy dwie dodatnie, też dodamy dodatnią. Natomiast jeśli odejmiemy dwie liczby dodatnie, to możemy dostać ujemną. Więc żeby zdefiniować działanie odejmowania, to musimy sięgnąć do liczb całkowitych. A więc dodatnie, ujemne i zero. To są nasze liczby całkowite i tutaj już mamy zdefiniowane na zbiorze tych liczb działanie odejmowania. No, póki co wszystko jest oczywiste. Teraz, proszę Państwa, kolejna rzecz, liczby wymierne. Jeżeli chcemy dodać działanie dzielenia, to potrzebne jest wprowadzenie liczb w postaci p przez q. I gdzie q nie może się równać zeru, ponieważ dzielenie przez zero nie jest dozwolone. Te liczby, nazwiemy sobie tą liczbę x, ona jest w postaci p przez q, jest to liczba wymierna, to znaczy jest ilorazem dwóch liczb całkowitych. I te liczby są rozwiązaniami pewnego równania liniowego q razy x równa się p. To się na razie wydaje bardzo trywialne, ale jest istotne z takiego względu, że chcemy sobie liczby algebraiczne właśnie wyobrażać jako rozwiązania pewnych równań algebraicznych. Czyli nasza liczba typu p przez q jest rozwiązaniem tego równania liniowego, ponieważ x występuje w pierwszej potędze, q razy x równa się p. Podzielenie obu stron tego równania przez q oczywiście da nam wynik x równa się p przez q. I teraz, proszę Państwa, mamy zdefiniowane dzielenie. No tutaj podaję taki przykład. Dzielenie dwóch ułamków jest oczywiście mnożeniem przez odwrotność tego drugiego ułamka. Ja proponuję Państwu troszkę sobie poćwiczyć, przypomnieć, jak to jest z dodawaniem na przykład dwóch liczb wymiernych, gdzie tam wspólny mianownik się ustala. Warto naprawdę nabyć biegłości nawet w operowaniu prostymi liczbami. Muszę Państwu powiedzieć, że to jest zadziwiające, jak bardzo mści się na przykład brak biegłości w prostym dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu, taka tabliczka mnożenia. Proszę Państwa, no to jeżeli ktoś na przykład nie zna tabliczki mnożenia, to jak ma przekształcać wyrażenia algebraiczne, cokolwiek wymnażać przez siebie, jakieś nawiasy, jeżeli się nad czymś takim zastanawia albo tu błędy popełnia, prawda? Także ta biegłość w elementarnych operacjach arytmetycznych jest absolutnie konieczna, żeby na przykład przekształcać, żeby rozwiązywać równania algebraiczne. Więc proponuję tutaj troszkę pióra i kartkę papieru i poćwiczyć sobie. Ja zresztą pod koniec każdego wykładu będę podawał trochę przykładów i troszkę zadań dla Państwa do rozwiązania, bo koniecznie trzeba tą matematykę też praktycznie ćwiczyć. I teraz, proszę Państwa, oczywiście wynik dzielenia dwóch liczb może być całkowity, tak jak na przykład, kiedy minus 6 przez 2 podzielimy, dostaniemy minus 3, ale może być też ułamkowy. I to może być w takiej formie, że jeżeli podzielimy 3 przez 4, to dostaniemy 0,75. Ja tego już tu nie napisałem i to będzie skończony ułamek. Ale może być też ułamek dziesiętny nieskończony. Proszę zwrócić uwagę, 2 przez 3 to jest 0,66 i tak dalej, prawda? Tu często w którymś momencie siódemkę dajemy, zaokrąglamy. A 1 przez 7
daje jeszcze inny wynik. Coś takiego, prawda? Taki długi ciąg cyfr. Ale okazuje się, że przy liczbach wymiernych, jeżeli je przekształcimy na ułamek dziesiętny, to dostajemy okres, który zawsze się powtarza. Tu niestety, proszę Państwa, przesunął mi się troszkę ta kratka. Oczywiście okres to jest 1, 4, 2, 8, 5. No tak, proszę Państwa, ja może tak zrobię, już trudno, żeby... Oj, tak. Okres to jest 1, 4, 2, 8, 5, 7 i ten ciąg sześciu cyfr nam się powtarza w nieskończoność. To jest charakterystyczna cecha liczby wymiernej, że jej rozwinięcie dziesiętne ma zawsze powtarzający się okres. On może się powtarzać od razu po przecinku, może powtarzać się na którymś dopiero miejscu i może składać się z jednej cyfry, może składać się z wielu cyfr, ale jest okres. Natomiast są też liczby niewymierne, które są rozwiązaniami pewnych równań nieliniowych, czyli stopnia większego niż 1. Na przykład równania x kwadrat równa się 2. I rozwiązanie takiego równania to jest, proszę Państwa, plus minus pierwiastek z 2. Sprawa oczywista, prawda? Jeżeli sobie spierwiastkujemy to możemy mieć dwa rozwiązania, zwracam uwagę, i plus i minus pierwiastek z 2, oba te rozwiązania po podniesieniu do kwadratu dadzą 2. I to jest taka liczba. I tu, proszę Państwa, nie ma już okresu. Czyli liczby niewymierne mogą pozornie wyglądać ich rozwinięcia dziesiętne tak jak wymierne, ale nie mają nigdy okresu. Nie są okresowe. Proszę Państwa, ilustracja geometryczna liczby wymiernej, jak została odkryta na przykład przez Pitagorejczyków? Otóż weźmy sobie trójkąt prostokątny o przyprostokątnych równych 1. I teraz stwierdzenia Pitagorasa wynika, że kwadrat przeciwprostokątnej to jest suma kwadratów przyprostokątnych. No więc suma 1 kwadrat i 1 kwadrat to jest 2, prawda? I w związku z tym przeciwprostokątna, kwadrat przeciwprostokątnej to jest 2, a więc sama przeciwprostokątna ma długość pierwiastek z 2. I oczywiście, kiedy Pitagorejczycy to odkryli, to byli niezwykle poruszeni, co to jest za liczba i nawet ukrywali ten fakt istnienia takich liczb przez pewien czas. Uważali, że te liczby są szczególnie jakieś magiczne i doskonałe. No, jest to, proszę Państwa, na pewno osobna kategoria liczb w stosunku do liczb wymiernych. Liczby niewymierne stanowią istotne rozszerzenie liczb rzeczywistych w stosunku do liczb wymiernych. Oczywiście to równanie nie musi być kwadratowe, może być na przykład równaniem sześciennym, x do trzeciej równa się 2, wtedy będziemy mieli pierwiastek sześcienny z 2 jako rozwiązanie, czyli jeszcze inną liczbę wymierną. I teraz dochodzimy, proszę Państwa, do pojęcia liczby algebraicznej. Co to takiego jest? A więc liczba algebraiczna jest rozwiązaniem równania algebraicznego, czyli takiego równania wielomianowego. Tu mamy te wszystkie współczynniki A0, A1, A2 to są jakieś tam liczby. Liczby w ogólności wymierne, niewymierne, jakieś liczby rzeczywiste. To są współczynniki. Natomiast tu mamy x w różnych potęgach. Tutaj w potędze zerowej można powiedzieć, czyli nie ma x-a, tutaj w pierwszej, drugiej, trzeciej, aż do n-tej. I teraz okazuje się, proszę Państwa, że to równanie algebraiczne ma rozwiązania, które są liczbami algebraicznymi. To znaczy, albo są liczbami całkowitymi, wymiernymi, niewymiernymi, albo ewentualnie mogą być liczbami zespolonymi. I tutaj będziemy mówili o zasadniczym twierdzeniu algebry za chwilę, natomiast w tym momencie chcę poprzestać na tym, że pierwiastki tego wielomianu, czyli miejsca zerowe, czyli rozwiązania, inaczej mówiąc, tego równania, czyli liczby, takie liczby x, dla których to równanie jest spełnione, mogą być czasami liczbami zespolonymi. To Państwo się już być może nawet przy równaniu kwadratowym spotkaliście z czymś takim. Prawda, że gdy delta jest ujemna, to tam się mówi w szkole podstawowej, powiedzmy, czy
chyba jeszcze nawet w liceum, że nie ma rozwiązań rzeczywistych po prostu, a tak naprawdę są rozwiązania, ale zespolone. I tutaj taki przykład Państwu podaję: x kwadrat plus 1 równa się 0, takie równanie, czyli x kwadrat równa się minus 1. No nie ma rzeczywistego rozwiązania, dlatego że jeżeli x kwadrat równa się minus 1, to znaczy, że x musi być plus minus pierwiastkiem z minus 1. I normalnie takich liczb nie stosujemy. Nie wiem w tej chwili, czy Państwo się zetknęliście z liczbami zespolonymi, czy nie, więc ja tak mówię o tym, jakbyście się nie zetknęli. Więc ten pierwiastek z minus 1 to jest nasza jednostka urojona, którą oznaczamy przez i, czasami przez j się w literaturze oznacza, imaginary. I rozwiązania tego równania to jest w tym momencie plus minus pierwiastek z i. Niezależnie, czy wstawimy tu plus pierwiastek z i, czyli czy minus pierwiastek z i, to po podniesieniu do kwadratu on nam da minus 1. Dlaczego minus pierwiastek z minus 1 da po podniesieniu do kwadratu minus 1? Ano dlatego, że ten minus pierwiastek z minus 1 możemy rozbić na minus 1 razy pierwiastek z minus 1, a minus 1 podniesiony do kwadratu da nam po prostu 1, a pierwiastek z minus 1 podniesiony do kwadratu da minus 1. Czyli wniosek z tego, że zarówno i, jak i minus i podniesione do kwadratu dają minus 1. I liczba zespolona w ogólności, często oznaczana jako z, składa się z takich dwóch członów: liczby rzeczywistej x i liczby rzeczywistej y, ale ta liczba rzeczywista y jest pomnożona przez jednostkę urojoną. Taką mamy postać liczby zespolonej, czyli jest część rzeczywista i część urojona. Na przykład 4,2 plus 5i. To jest taka klasyczna jakaś liczba rzeczywista, liczba zespolona. I teraz, proszę Państwa, każdy pierwiastek z liczby ujemnej możemy przedstawić w ten sposób. Rozbić go na pierwiastek z liczby dodatniej, taki klasyczny, jaki znamy, i ten pierwiastek z minus 1, który jest właśnie naszą jednostką i. Czyli w tym wypadku pierwiastek z minus 4 będzie się równał 2i. Ta jednostka i ma bardzo ciekawe właściwości i o niej chciałem chwilę powiedzieć. Między innymi to, że i podniesione do kwadratu daje minus 1, no to jest ta podstawowa właściwość, ale proszę Państwa, i do potęgi trzeciej możemy przedstawić jako i razy i kwadrat, czyli i kwadrat to jest minus 1, a więc i kwadrat razy i to będzie minus i, prawda? I do czwartej z kolei to będzie i kwadrat razy i kwadrat, czyli minus 1 razy minus 1, czyli 1. Także widać, że co 4 potęgi mamy pewną powtarzalność, prawda? I do potęgi pierwszej to jest i do drugiej minus 1, i do trzeciej minus i do czwartej 1. Jakby 4 są możliwości: 1, minus 1 i minus i. I to też będzie istotne, żeby w pewnym momencie sobie to uświadomić. Jak przyjdzie odpowiedni moment, to Państwu powiem, do czego to jest potrzebne. W każdym razie wyczulam na to, żeby właśnie podnosząc do różnych potęg tą liczbę i, zwracać uwagę bacznie, co się tu dzieje. Proszę zobaczyć, taka ciekawa rzecz. Ile to jest 1 podzielone przez i? Odwrotność tej jednostki urojonej. Żeby pozbyć się tego i z mianownika, możemy pomnożyć i licznik, i mianownik przez i. Tak jak to robimy, żeby się pozbyć na przykład pierwiastka z dwóch z mianownika. Jak mamy 1 przez pierwiastek z dwóch, to mnożymy przez pierwiastek z dwóch i licznik, i mianownik, i dostajemy pierwiastek z dwóch przez 2. Więc tu tak samo mnożymy licznik, i mianownik przez i. I co dostajemy? W liczniku i, w mianowniku i kwadrat, czyli minus 1, czyli finalnie minus i. A więc odwrotność i to jest minus i. Też ciekawa zależność, prawda? Tak. No, tak to wygląda. Proszę Państwa, te liczby algebraiczne, o których mówiłem przed chwilą, składają się zawsze z sumy liczby wymiernej i ewentualnie iluś liczb niewymiernych, będących pierwiastkami liczb naturalnych, plus ewentualnie liczby zespolone mogą być, prawda? Czyli jeszcze te pierwiastki z liczb ujemnych, tak? Ale to jest istota liczby algebraicznej, że składa się z liczby wymiernej i z pierwiastków różnych stopni z liczb całkowitych, powiedzmy, czy tak. Teraz liczby przestępne stanowią znowu rozszerzenie tego zbioru. Nie są one rozwiązaniami żadnego równania algebraicznego. I mogą być też zespolone, mogą być rzeczywiste, mogą być zespolone. Liczby przestępne. Na przykład liczba pi,
którą definiujemy tak, że jest to stosunek obwodu koła do jego średnicy. Obwód koła 2πr, średnica 2r i po podzieleniu zostaje nam pi. Tak można zdefiniować liczbę pi. I druga liczba Eulera, e, która jest takim sumą takiego szeregu. Ta liczba jest podstawą logarytmu naturalnego i też jest też podstawą funkcji eksponencjalnej e do potęgi x, która będzie nam bardzo często użyteczna, e do potęgi x czy e do potęgi minus x. Będzie się pojawiać ona w orbitalach atomowych na przykład. I tą liczbę definiujemy w postaci takiego szeregu nieskończonego, gdzie mamy w mianowniku silnie z kolejnych liczb i zauważmy, że tutaj te pierwsze trzy człony w sumie dają nam 2,5, a cała reszta powyżej 2,5 pochodzi z tych kolejnych członów silni, które bardzo szybko maleją. Silnia, proszę Państwa, jest zdefiniowana w ten sposób, jeżeli ktoś się z tym nie spotkał, że jest to iloczyn wszystkich liczb naturalnych do liczby n, czyli na przykład silnia z 4 to jest 1 razy 2 razy 3 razy 4 i to jest 24. Silnia z 0 na mocy definicji jest równa 1. Teraz, proszę Państwa, liczba pi. Liczbę pi próbowano, proszę Państwa, stosunkowo późno udowodniono, że liczby pi czy s to są liczby przestępne, czyli że nie da się ich uzyskać w żaden sposób, ani przez podział liczb, ani poprzez konstrukcję liczb wymiernych, ani przez pierwiastkowanie, czyli nie, na przykład nie da się ich z zasady Pitagorasa, stwierdzenia Pitagorasa uzyskać z żadnej konstrukcji geometrycznej przy mocy cyrkla i linijki. Przez wiele stuleci próbowano rozwiązać problem kwadratury koła, czyli uzyskania skonstruowania kwadratu o polu takim jak pole zadanego koła. Na przykład jak weźmiemy pole koła o promieniu 1, r równe 1, to pole wynosi pi r kwadrat, czyli pi tak naprawdę, tak? I kwadrat, który miałby mieć takie samo pole, jaki ma, musi mieć pokła jakiej długości, żeby pole wynosiło pi? Ano pierwiastek z pi. Tyle, że nie sposób skonstruować takiego kwadratu przy pomocy cyrkla, linijki i jakichś operacji geometrycznych, nie sposób, ponieważ liczby pi nie można skonstruować jako sumy, jako powiedzmy składającej się z liczb wymiernych i niewymiernych. Nie można. Nie można skonstruować jej jako pewnej sumy liczb algebraicznych, ponieważ jest to liczba przestępna. Trzeba ją zdefiniować w inny sposób. Właśnie liczby przestępne definiuje się na przykład tak jak liczbę Eulera jako sumę szeregu nieskończonego. O liczbach przestępnych, o funkcjach przestępnych będziemy mówić też w następnym wykładzie. Na razie Państwu chciałem tylko zasygnalizować właśnie tą różnicę liczby algebraicznej jako rozwiązania równania wielomianowego dowolnego stopnia i liczby przestępne jako rozszerzenie tego zbioru, jako coś wykraczającego poza liczby algebraiczne. I pamiętajmy, że właśnie liczby zespolone mogą być zarówno algebraiczne, jak i przestępne. Tutaj to nie liczby zespolone mogą być takie i takie. Zaokrąglanie. Przypomnę jeszcze krótko o zasadach zaokrąglania. Jeżeli mamy liczbę, jeżeli obcinamy którąś cyfrę, to przypadki takie, że cyfra, którą obcinamy, jest większa albo mniejsza od 5, są banalne, bo jeżeli jest większa, to oczywiście zaokrąglamy w górę. Tutaj obcinamy szóstkę, to dwójka przechodzi w trójkę, prawda? Jest to proste. Tu zaokrąglamy, obcinamy trójkę, dziewiątka zostaje. Natomiast jedyny przypadek trudny, powiedzmy, to jest, kiedy obcinamy piątkę. Co wtedy? I zasada jest taka, że zaokrąglamy w górę do najbliższej liczby parzystej. Czyli jeżeli ta kolejna liczba za piątką jest parzysta, to ją zostawiamy w spokoju. Na przykład tu jest szóstka, więc zostawiamy szóstkę. A wyobraźmy sobie, że chcemy tutaj obciąć tą piątkę i dziewiątkę, te dwie cyfry, czyli obcinamy tutaj, obcinamy piątkę, ale tu jest jedynka, czyli ponieważ jest nieparzysta, to podnosimy ją w górę i zostaje dwójka.
proszę o tym pamiętać, gdybyście Państwo robili ręcznie jakieś zaokrąglenia, bo jeżeli to robi na przykład Excel, co jest zalecaną metodą, to robi to poprawnie. Natomiast jak robimy ręcznie, to takie zasady stosujemy. No i pojęcie cyfr znaczących, proszę Państwa, to cyfry znaczące to są te wszystkie cyfry, które są po przecinku. Nie liczymy zer, które by tu jeszcze, nie liczymy zer, które byłyby po lewej stronie. Przepraszam. Gdyby tu były jakieś dopisane zera, to czasami się zdarza, ale rzadko. Natomiast bierzemy wszystko to, co po przecinku, plus cyfry, które są przed przecinkiem różne od zera. To jest liczba cyfr znaczących i w obliczeniach tak zwanych zmiennoprzecinkowych dąży się do tego, żeby liczby podawać z dokładnością do tej samej liczby cyfr znaczących. Czyli na przykład, jakbyśmy mieli, proszę Państwa, jak mamy tutaj liczbę typu 3,142, to ona jest z dokładnością do 4 cyfr znaczących, a gdybym miał teraz po wyniku jakiejś operacji liczbę powiedzmy 158,237, to powinienem ją zaokrąglić do 158,2, żeby też były 4 cyfry znaczące. Jakby nie podajemy zawsze tej samej liczby cyfr po przecinku, tylko tą samą liczbę cyfr znaczących. To są obliczenia zmiennoprzecinkowe. A rząd wielkości, o czym też chciałem wspomnieć, to jest, proszę Państwa, tak jakbyśmy wzięli jakąś liczbę i zaokrąglili ją sobie do najbliższej potęgi 10. Na przykład liczbę taką można by zaokrąglić do jedynki, czyli do potęgi zerowej dziesiątki. Natomiast liczbę na przykład 130 zaokrąglilibyśmy do 100, czyli rząd wielkości byłby 10 do potęgi drugiej. I proszę Państwa, rząd wielkości to jest jakby ta potęga przy dziesiątce, czyli liczba 1000 na przykład miałaby rząd wielkości 3 i w tym momencie między liczbą 100 a między liczbą 1000 jest różnica jednego rzędu wielkości. Jeżeli mówimy coś, że dwie wielkości różnią się o rząd wielkości, to mamy na myśli, że różnią się o 10. O dwa rzędy wielkości, że różnią się o 100, prawda? O 10 do potęgi drugiej. O trzy rzędy wielkości, że różnią się o 10 do potęgi trzeciej, czyli o 1000. Także to jeszcze chciałem tutaj przy okazji powiedzieć. I proszę Państwa, algebra elementarna. Mamy jakąś zmienną ciągłą na przedziale od A do B. Możemy też mieć zmienną dyskretną, czyli przyjmującą nie wartości ciągłe, tylko pewne wartości. W tym momencie zmienną taką zliczamy zwykle, nie mierzymy. Mierzymy coś, co jest ciągłe, na przykład temperatura może być ciągła, czy położenie. Natomiast zliczamy jakieś pewne wartości, zwykle w statystyce ilość wystąpienia jakiegoś zjawiska, na przykład zmienna dyskretna, która najczęściej jest całkowita w tym momencie, prawda? Dziedzina zmiennej, oczywiście to jest właśnie cały ten nasz przedział od A do B. W szczególności, jeżeli dziedzina zmiennej ma tylko jedną wartość, to mamy stałą, bo nie może ona ulec zmianie, prawda? Jest tylko jedna zmienna. I teraz, proszę Państwa, pojęcie faktoryzacji. Proszę Państwa, faktoryzacja polega na, inaczej mówiąc, rozkładzie na czynniki i w przypadku wielomianu mamy, proszę Państwa, zasadnicze twierdzenie algebry, o którym już wspomniałem, że każdy wielomian możemy rozłożyć na iloczyn takich czynników, gdzie x1, x2 i tak dalej, to są miejsca zerowe tego wielomianu. I teraz, proszę Państwa, te miejsca zerowe mogą być albo rzeczywiste, albo zespolone. Jeżeli chcielibyśmy operować tutaj tylko czynnikami rzeczywistymi, to niektóre z tych czynników musiałyby być kwadratowe, a nie liniowe. Czyli mielibyśmy tutaj, proszę Państwa, nie czynnik x minus x1, tylko jakiś czynnik ax kwadrat plus bx plus c, którego rozwiązania byłyby zespolone. Więc zasadnicze twierdzenie algebry, tak jak je sam sformułował Gauss, mówiło, że każdy wielomian możemy rozłożyć na iloczyn czynników liniowych i co najwyżej kwadratowych. Natomiast oczywiście możemy przedstawić wielomian w postaci czynników wyłącznie liniowych, ale dopuszczając, że niektóre z tych miejsc zerowych tutaj będą zespolone. Proszę Państwa, działania algebraiczne podstawowe to są oczywiście suma, różnica, iloczyn i iloraz i potęga jeszcze, która jest pewnym rozszerzeniem iloczynu.
I mamy tutaj wspomnę tylko, że mamy takie działania, takie właściwości tych działań, jak na przykład przemienność dodawania i mnożenia, łączność dodawania i mnożenia, czyli że kolejność nie jest istotna wykonywania tych działań, co nie zawsze jest oczywiste. Przekonamy się na przykład w algebrze macierzy, że kolejność będzie miała tam znaczenie, że AB nie będzie równało się BA, ale na razie przy podstawowych naszych działaniach algebraicznych na liczbach to mamy tą przemienność, łączność mamy, rozdzielność mnożenia względem dodawania, to myślę, że też każdy wie, że nie można sobie tutaj w tym wypadku, prawda, byłoby pomnożyć najpierw A przez B, a później dopiero dodać C, tylko musimy wymnożyć nawias. Element neutralny dodawania, czyli 0, mnożenia 1, mnożenie przez 0, które zawsze daje 0 i dzielenie przez 0, które, uwaga, tak definiujemy, że nie możemy powiedzieć, że liczba podzielona przez 0 równa się nieskończoność, bo nieskończoność to nie jest liczba. Możemy tylko powiedzieć, że m przez a dąży do nieskończoności, gdy a dąży do zera. Bo gdybyśmy powiedzieli, że na przykład 1 przez 0 to jest nieskończoność, ale również 2 przez 0 to jest nieskończoność, to z tego wynikałoby, że 1 równa się 2, co jest oczywiście sprzeczne. Więc pamiętajmy, że nieskończoność nie jest liczbą. Możemy tutaj mówić tylko o granicach. Mamy też pojęcie modułu, czyli wartości bezwzględnej z liczby, która jest po prostu wartością liczby, jakby z pominięciem znaku. Czyli moduł z liczby dodatniej to jest ta sama liczba, moduł z liczby ujemnej to jest liczba do niej przeciwna, liczba bez tego minusa. A zdefiniować moduł możemy jako pierwiastek z kwadratu liczby, gdzie a jest liczbą rzeczywistą. Moduł liczby zespolonej, proszę Państwa, to jest też osobny temat i troszkę inaczej go definiujemy, ale to przy, jak będę omawiał liczby zespolone, o tym powiem. I działania na potęgach. Omówię też, ponieważ jest to istotne i wiele błędów tutaj można popełnić. A do potęgi mtej, gdzie a to jest podstawa, m wykładnik. Ani podstawa, ani wykładnik nie muszą być naturalne, nie muszą być całkowite, dodatnie. Mogą to być przeróżne liczby, łącznie z zespolonymi. Natomiast gdy m jest jednak liczbą naturalną, ten nasz wykładnik, to potęgę definiujemy w taki sposób jako iloczyn wielokrotny, prawda? To mamy tutaj prostą sprawę. Natomiast gdybym miał a do potęgi pi, no to nie mógłbym tak napisać, prawda? No właśnie. I teraz, proszę Państwa, mamy takie podstawowe prawa potęgowania, że iloczyn dwóch liczb o tych samych podstawach, ale różnych wykładnikach, jest liczbą o tej podstawie i wykładniku, który jest sumą wykładników. To jest bardzo istotne prawo. To prawo jest tak naprawdę rozszerzeniem tego, gdy n równa się minus n. Więc tak to wygląda. Kolejna ważna rzecz, a do potęgi m tej podniesione jeszcze do potęgi n tej daje nam a do potęgi iloczynu wykładników. To też będzie istotne za chwilę przy pierwiastkach. No i jeszcze jedno prawo, że jak mamy dwie podstawy różne, ale ten sam wykładnik, to możemy to rozbić na iloczyn takich dwóch liczb. I teraz, proszę Państwa, z tych dwóch praw możemy sobie wyprowadzić kolejne prawo. Jeżeli tutaj za n damy minus n, to dostaniemy, że a do m tej razy a do minus n tej równa się a do m minus n, a wiemy już, a do m minus n to jest a przez m, a do m tej przez a do n tej. Czyli możemy sobie to porównać. Jeżeli teraz to i to podzielimy przez a do m tej, to dostaniemy, że a do minus n równa się 1 przez a do n. Znane nam też prawo. Wyprowadziliśmy sobie i podobnie, proszę Państwa, jeżeli w tym wzorze postawimy n równe m, to dostaniemy, że a przez m podzielone przez a przez m równa się a do m minus m, czyli a do zerowej. A to, ponieważ licznik mianownik jest taki sam, to daje 1, czyli a do zerowej równa się 1. Też mamy wyprowadzone kolejną istotną właściwość, że każda liczba podniesiona do potęgi równej 0 daje 1. Z tego będziemy często korzystać. Priorytet działań algebraicznych, to też myślę, że wiemy, ale jeszcze przypomnę, nawiasy, które są
bezwzględnie najważniejsze, więc jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, kładziemy nawiasy. Potęgowanie, mnożenie, mnożenie, dzielenie, równy priorytet, dodawanie, odejmowanie. Czyli na przykład w takim przypadku najpierw musimy wykonać działanie w nawiasie, później wykonujemy potęgowanie, później mnożenie i na końcu dodawanie. Problem wykładników ułamkowych. Jak sobie zobaczymy teraz, zastosujmy to prawo w takim przypadku, gdzie mamy wykładnik ułamkowy. Musimy jedną drugą dodać do jednej drugiej i dostaniemy, proszę Państwa, 2 do potęgi 1. Czyli jeżeli 2 do jednej drugiej razy 2 do jednej drugiej równa się 2, to znaczy, że po prostu 2 do jednej drugiej to jest pierwszy raz z tych dwóch. Co, oczywiście tego się spodziewaliśmy. Wiemy o tym, że 2 do potęgi 1 druga to jest pierwiastek z 2. I analogicznie 2 do potęgi 1 przez n to jest pierwiastek n tego stopnia z a. A stosując to prawo trzecie, możemy rozbić liczbę typu a do potęgi m przez n na, możemy ten wykładnik rozbić na iloczyn m i 1 przez n. I teraz mamy pewną dowolność. Albo a do m tej podniesiemy jeszcze do 1 przez n, albo a do potęgi 1 przez n, pomnożymy przez m. Także tutaj Państwo widzicie, że w zależności od tego, jak nam pasuje, to możemy przedstawić taką liczbę o wykładniku wymiernym jako bądź pierwiastek z potęgi liczby, bądź potęgę pierwiastka. No i jeszcze temat, o którym chciałem powiedzieć, faktoryzacja i rozwijanie, tu już wchodzimy w wyrażenia algebraiczne. Faktoryzacja, czyli wyciąganie czynnika wspólnego, czy też rozbijanie wyrażenia na iloczyn czynników, powiedzmy, w mniejszym stopniu, czynników liniowych najczęściej. Tutaj taki bardzo prosty przykład, znajdujemy czynnik wspólny 3x, wyciągamy go przed nawias i w nawiasie mamy y plus 2x. Zwykle wyrażenia algebraiczne, zwłaszcza wymierne, gdzie mamy jakiś ułamek algebraiczny, korzystnie jest przedstawić w postaci takich czynników, które nieraz mogą ulec uproszczeniu. I teraz mamy odwrotnością faktoryzacji jest rozwinięcie wyrażenia, tak zwane wzory skróconego mnożenia, czyli też Państwo możecie sobie odświeżyć, warto naprawdę to tak mieć w pamięci, że tak powiem, operacyjnej, a plus b do kwadratu, a kwadrat plus 2b plus b kwadrat, a minus b do kwadratu, to samo, tylko się zmienia znak tego środkowego wyrażenia. Trzeci ważny wzór, a minus b razy a plus b, to jest a kwadrat minus b kwadrat. I czwarty wzór, mniej znany, x plus a razy x plus b, czyli krótko mówiąc, jak tutaj mamy dwa nawiasy, ale z różną liczbą, x kwadrat plus a plus b razy x i plus a razy b. Te wzory często stosujemy w odwrotnej kolejności, czyli jak mamy wyrażenie jakieś rozwinięte i chcemy je sfaktoryzować, to kombinujemy, co nam tutaj pasuje. I widać, że jeżeli mamy na przykład, jeżeli widzimy, że możemy coś przedstawić jako różnicę kwadratów dwóch liczb, no to aż się prosi, żeby sfaktoryzować to do takiego czynnika, prawda? Jeżeli z kolei widzimy, że możemy coś przedstawić, wyobrazić sobie jako taką sumę, teraz to na przykładach pokażę, to nam pasuje ten wzór. Analogicznie tu i tak samo tu, prawda? To jest kwestia zauważenia pewnych związków. No zaraz zobaczymy, jak to w praktyce wygląda. Mamy takie wyrażenie i widzimy sobie, kombinujemy, że to można by przedstawić jako x plus 2 do kwadratu. Bo widzimy tutaj, po pierwsze, pierwsza sprawa, identyfikacja tego wyrazu stałego, tej liczby, czy to jest kwadrat czegoś, bo od tego trzeba zacząć. Jeżeli tego nie można przedstawić jako kwadratu liczby całkowitej, no to mamy problem. Tu widzimy, że możemy. Jest to 2. Kwadrat dwójki. Jeżeli kwadrat dwójki, to teraz myślimy, czy tutaj, czy to może być 2 razy ta liczba. I może być, rzeczywiście. 2 razy 2 to jest 4 i razy x, no czyli x plus 2 do kwadratu. Analogicznie tutaj. Tu mamy jedynkę, ale jedynka też może być przedstawiona jako kwadrat jedynki po prostu. No więc zastanawiamy się, czy tu możemy przedstawić to jako 2 razy ta liczba i razy ta, znaczy razy x. I rzeczywiście możemy.
bo mamy minus 2 razy 1 razy x, czyli jest x minus 1. Analogicznie tu, proszę Państwa, to jest ten przypadek, że widzimy, że mamy dwa czynniki. Tutaj nie występuje czynnik liniowy, tylko jest kwadratowy i kwadratowy, prawda? Mamy x kwadrat i mamy 5 kwadrat. No więc jeżeli widzimy coś takiego, że x kwadrat minus 5 kwadrat, no to natychmiast rozbijamy to na x minus 5 razy x plus 5. To jest przypadek chyba najprostszy do zauważenia. Ten być może jest najtrudniejszy. Tu musimy już sobie zauważyć, bo to jest na podstawie tego wzoru. Musimy zobaczyć, czy są jakieś liczby, czy możemy sobie wyobrazić dwie liczby a i b takie, że dodane do siebie dadzą nam to, a pomnożone to. No i w tym wypadku widać, że to są 1 i 2. Bo jak dodamy 1 i 2, to dostajemy 3, a jak pomnożymy 1 i 2, dostajemy 2. Także to jest trudniejsze do zauważenia, ale też możliwe. I muszę powiedzieć Państwu, że warto czasami poćwiczyć rzeczywiście takie operowanie tymi wyrażeniami, bo to się naprawdę potem przydaje przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanych równań, kiedy tego typu operacje no, musimy już wykonywać całkowicie biegle i bez zastanowienia. Tutaj nieco trudniejszy przypadek, kiedy jedna z tych liczb jest dodatnia, druga ujemna. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli tak jest, to one sumując się dają nam jakąś małą liczbę, prawda? Czyli tutaj, a tutaj tu są mnożone, czyli kombinujemy, jakie dwie liczby sumowane dadzą 1, a pomnożone minus 6. No i możemy dojść, że to jest minus 2 i 3. Nie może być minus 3 i 2, bo jakby było minus 3 i 2, to by po sumowaniu dały minus 1. I tu by musiała być minus. A ponieważ jest plus, aha, czyli jedna z nich to jest 3, a druga minus 2. Po dodaniu dadzą 1, a po pomnożeniu minus 6. No to w ten sposób mniej więcej wygląda takie rozumowanie. Proszę Państwa, za chwilę sobie jeszcze poćwiczymy te wyrażenia algebraiczne. Teraz chciałbym troszkę powiedzieć jeszcze o przedrostkach w układzie S i też warto sobie tą wiedzę poukładać, jakimi przedrostkami określamy pewne potęgi liczby 10 i jakie skróty tu przypisujemy. Na przykład, jeżeli coś mnożymy przez 10, to mamy deka i oznaczenie DA, na przykład dekagram. Dekagram to 10 gramów. Hekto, hektolitr, 100 litrów. Kilo, wszyscy wiemy, mega, giga, tera, peta, to już nie będę tego mawiał. Decy, decymetr, 1/10 metra, prawda? Odwrotność jakby dekagrama, tak? I proszę pamiętać, warto sobie przyswoić te oznaczenia, żeby nie robić błędów, prawda? Jak piszemy dag, to jest dekagram. DM, decymetr, centymetr, 1/100, milimetr, prawda? Mili, 1/1000. No i to jednostki też często w chemii, formacji operujemy mikro, mikrogramy, 10 do minus 6, 1 milionowa, nano, prawda, 1 miliardowa. I wreszcie pico, 10 do minus 12, to w tej chwili często się oznacza długości wiązań, że to jest kilkadziesiąt na przykład pikometrów, czy powiedzmy ponad 100. Femto, to często się stosuje dla oznaczenia przykład, długości pulsu lasera, femtosekundowe długości, czy w symulacjach dynamiki molekularnej mamy kroki femtosekundowe. Ja jeszcze polecam bardzo taką jednostkę angstrem, w tej chwili nieco rzadziej stosowanym, ale to tak jak trochę z kilokalorią na mol. Ja, wygodniejsze jest nieraz kilokaloria na mol niż kilojoule na mol i tak samo wygodniejszy jest dla mnie angstrem niż pikometr. Jak ja mam, angstrem jest doskonale dostosowany do długości wiązań. Na przykład, nie wiem, wiązanie typu węgiel-węgiel zwykle ma tam 1 i 2, 1 i 3, 1 i 4 angstrema, prawda? I tym, według mnie, tym się wygodniej się operuje, niż mówić, że to jest 120-130 pikometrów, prawda? No właśnie. Więc ja w każdym razie dla długości wiązań bardzo lubię angstremy. I angstrem to jest 10 do 10 metra i też łatwo zapamiętać to od nazwiska takiego szwedzkiego astronoma i fizyka. No i proszę Państwa, podstawowe jednostki w układzie SI, podstawowe wielkości fizyczne, kilogram, metr, sekunda, amper, kelvin, mol, kandela, które nam mierzą masę, odległość, czas, natężenie prądu, temperaturę, ilość substancji i światłość. Z tą ostatnią to raczej rzadko się spotykamy w chemii. No więc to tak dla porządku, żebyście Państwo spojrzeli na to, troszkę sobie to przyswoili, uporządkowali. I przykłady. Przykłady, to co już mówiłem, banalne
działania na ułamkach. Ja Państwu kilka przykładów podam, później zadania dla Państwa, czyli na przykład takie tam 2 dziewiąte minus 5 szóstych. Oczywiście najprostszą metodą znalezienia wspólnego mianownika jest pomnożenie tych dwóch mianowników przez siebie, ale tutaj nie musimy tego robić, bo widzimy, że jest lepszy wspólny mianownik 18. 2 razy 9, 18, 3 razy 6, 18. A więc mnożymy tutaj ten ułamek przez 2, liczniki mianownik, ten przez 3 i dostajemy wynik. Tutaj z kolei silnia, zobaczmy jak się silnie upraszczają. 6 silnia można przedstawić jako 3 silnia razy 4 razy 5 razy 6. Te 3 silnia nam się upraszcza, dostajemy 4, 5, 6. Takie uproszczenia też będziemy stosowali, potrzebowali. Teraz mnożenie potęg, dwa wykładniki, które dodajemy, dostajemy 0, a do zerowej 1. Jeszcze jeden przykład. Tu z kolei podnosimy do potęgi potęgę, a do drugiej i do minus trzeciej. Po pomnożeniu to jest a do minus szóstej. Wymnożenie nawiasów. Proszę Państwa, bardzo niby prosta operacja, na której ja wielokrotnie poległem. I rozwiązując różne równania, no nie wychodziło. Nie wychodzi i źle, i dlaczego? Bo gdzieś znak się zgubi, albo gdzieś się jakąś nie pomnoży się przez dwa. Proszę Państwa, naprawdę warto troszkę takie zadania poćwiczyć. Banalne wymnażanie nawiasów, czyli mnożę to razy to, plus to razy to, plus to razy to, plus to razy to. Takie proste wymnażania i później skracanie. Można sobie podkreślać czynniki, na przykład kwadratowe czy liniowe. I bardzo uważnie wszystko robić. Matematyka niestety nie wybacza jednej pomyłki znaku czy jakiejkolwiek cyfry. To jest taka rzecz, która mnie bardzo odróżnia od fizyki czy chemii, że tutaj każdy szczegół jest tak samo ważny, proszę Państwa. Także warto biegle tego typu zadania też poćwiczyć, bo te przekształcenia algebraiczne to jest naprawdę podstawa i to nam będzie bardzo potrzebne. Tutaj rozkład na czynniki. Proszę Państwa, widzimy ten przykład, że mamy kwadraty. To jest 2x do kwadratu, to jest 3 do kwadratu. Od razu rozkładamy na czynniki. Tu troszkę bardziej skomplikowane, ale też. To jest kwadrat dwójki, no więc czy można przez 2 pomnożyć? Można. Od razu wychodzi nam coś takiego. Tu nieco bardziej skomplikowane, ale kombinujemy. Minus 1 i 4. Po sumowaniu trójka wychodzi, po pomnożeniu minus 4. Więc proszę Państwa, takie przykłady. I to są zadania dla Państwa. Bardzo bym chciał, żebyście Państwo sobie po prostu z tego ekranu, nawet patrząc na ten ekran, pauzując, prawda, naciskając spację, pauzując, wzięli kartkę papieru i sobie wykonali te przykłady, żeby pewnej biegłości nabyć. Ja może Państwu jakoś te zadania, te rozwiązania też postaram się udostępnić, żebyście mogli porównać, czy dobrze robicie te zadania. I po każdym wykładzie będę starał się porcję takich zadań Państwu przekazać. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego pierwszego wstępnego wykładu i serdecznie zapraszam na kolejne. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.